Dzień dobry, witajcie w ten piękny dzień. Mam nadzieję, że dalsza część dnia będzie również piękna jak ten dzisiaj, jak ten poranek. Wczoraj zaczął padać deszcz, znów zaczął padać deszcz. Słuchajcie, spadło go całe 3,3 litra. Niestety taka jest pogoda. Na wierzchu jest mokro. Pięknie to wygląda, słuchajcie. Bardzo ładnie. Kropelki rosy. Nie wiem, czy będzie kamera to odda, ale kropelki rosy. Wygląda to pięknie. Zobaczcie, jak to wszystko zaczyna wschodzić i tak dalej. Tutaj pada, a pod spodem jest sucho. Niestety tylko taki 4-3-7 litrów taki deszcz pada. To tylko na wierzchu, dalej pod spodem jest po prostu sucho, tak jak wam pokazywałem tutaj w przypadku ziemniaków. Ale ja nie o tym, słuchajcie. Chciałbym wam pokazać, no cieszę się, bo zaczyna mi to wszystko wschodzić. Tak jak mówiłem, tutaj jest ta rzepa, którą siałem wcześniej. Z tych wykiełkowanych nasionek, słuchajcie, posiałem to od tak dla sprawdzenia, dla eksperymentu, a zobaczcie, jaki burz w pomidorkach. No, gdy sadziłem, nie wyglądało to zbyt optymistycznie, a jednak zaczęło to rosnąć. No i słuchajcie, tutaj jest ta rzepa, tak jak mówiłem, dalej przejdziemy. Zaczynają się buraczki. No już tutaj trzeba pielić, bo chwasty robią swoje. No i wczoraj tutaj jeszcze przed deszczem udało mi się spryskać to humusem, emami. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No chciałem jeszcze z aminokwasami jeszcze chciałem to spryskać, ale jeszcze myślę, że są zbyt małe te roślinki. No coś mi telefon piszcze. No i tutaj jest mieszanka. Powiedziałem, że będę wam robił relację, jak to wszystko wygląda, jak to wschodzi. I to jest ta mieszanka, którą siałem z tych warzyw. Większość są to buraczki, ale tu widzę, że jest jakaś rzepa. Był jeszcze groszek, którego tutaj w tej chwili jeszcze nie widzę. No i teraz wam chcę pokazać też taką ciekawostkę, słuchajcie. Widzicie, że tutaj te rządki są takie zygzakowate. I to było celowe, zamierzone działanie z mojej strony. Ten pierwszy posiałem równiutko do sznureczka, ale zauważyłem taką zależność i zobaczymy, czy dobrze myślę, czy to jest dobra teoria i dobry sposób na to, żeby oszukać kreta, bo zauważyłem, że skubaniec idzie wzdłuż rzędów. I teraz zobaczymy, jakie on ma na pozycjonowanie, na prowadzenie, czy idzie po prostu wyznaczonym torem, czy będzie kluczył tak, jak tutaj idą rzędy. Nie chciałbym, żeby mi tutaj przeszedł. No niestety, idzie sobie pod krzaczkami. Tak samo zrobił mi chyba jedną borówkę, też naruszył, więc ona troszkę tam ucierpiała. Więc zobaczymy, czy uda mi się go oszukać, czy nie. No i tutaj gdzieś jeszcze widziałem, był groszek. A, tutaj jest groszek. Słuchajcie, tutaj jest groszek. Groszek albo fasola. Nie pamiętam. To chyba będzie fasola. Fasola też tutaj siałem dwie odmiany. To była jakaś czarna. Tu leży opakowanie. Ciemne były, czarne nasionka. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Jestem bardzo ciekawy. No i też tutaj dojrzewają mi te pomidorki czarne. No tutaj ja tak pomieszałem to wszystko, część, ale o, ciekawostka, słuchajcie, marchewka też mi już schodzi, z czego jestem bardzo zadowolony. Gdyby było cieplej, bo wilgoci w tej chwili dostały warzywka, gdyby było cieplej, to by było naprawdę super, super warunki. Ja tutaj, gdy one troszeczkę będą większe, spryskam je aminokwasami, żeby po prostu dać im tego powera, niech sobie idą, niech walczą o swoje. Niech się pną do góry, jak to mówią. No a tu są już te bardzo późne buraczki z ostatniego sortu wysiewane. I tutaj prawdopodobnie jest marchewka, która nie wschodzi jeszcze. Więc będzie pewnie długo wschodziła. Dłużej niż ta, ale przelałem to wszystko też jeszcze humusem. Wczoraj, tak jak mówiłem, spryskałem. A i zobaczcie, tutaj ślady. Tu chodzą sarenki. Tutaj w tym zbożu jest... Ostatnio wystraszył mnie koziołek, zaczął szczekać, tak jak to koziołki mają w zwyczaju, i skakał, kurde, pod tym łanie zboża. Żałuję teraz, że tego nie nagrałem. Gdzieś tam próbowałem go telefonem złapać, ale już był daleko. Bardzo żałuję. Dobra, pomidorki dojrzewają, słuchajcie.
pękają od wody, dojrzewają, więc trzeba będzie dzisiaj się zabrać za zrywanie pomidorków, żeby troszkę odciążyć te krzaki, bo cierpią, tutaj zaczynają rosnąć. Gdzieś jeszcze, słuchajcie, tutaj mam teraz taki dylemat i zastanawiam się tak głośno myśląc, jak sprawdzić, że te pomidorki, zaraz gdzie one tutaj będą, te czarne perełki, właśnie te czarne perełki, jak sprawdzić, że one są dojrzałe? Po czym to stwierdzić? No tak samo Renia ma też dylemat, ponieważ ma też zielone pomidorki, które będą zielone, dojrzałe będąc, będą zielone. O, tu patrz, jaki duży wisi, trzeba go też będzie jakoś przytrzymać. No, także tu jest dylemat, jak stwierdzić, że on jest dojrzały. A, pięknie kwitnie. Pięknie kwitnie, tutaj pszczółki chodzą, zapylają, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Ja się cieszę, słuchajcie. I najważniejsze, że jest radość, że coś z własnego zjem. Zrobię sobie jakieś sałatki, surówki na zimę, bo tych sałatek nie będzie końca. No, może dzisiaj, jeżeli mi czas pozwoli. O, patrzę tu, jak ładnie dojrzewa. Pomidorek żółty. Znaczy żółty kształt, taki dosyć niecodzienny, jeszcze chwileczkę Wam zajmę. Tutaj są takie, o, podłużne. Także mi tutaj Renia kilka odmian podarowała. Mam całe spektrum. No kurde, zobaczcie, jak pękają. Nie wiem, może jest jakiś sposób na to, żeby nie pękały. Ja nie mam. Aha, no i tutaj eksperymentalnie poobrywałem wilki i po prostu je posadziłem. Zobaczymy, jest wilgoć, czy one się tutaj odpiją. Jeszcze jedną ciekawostkę chcę Wam pokazać, słuchajcie. Jeszcze jedną ciekawostkę. Tak jak pokazywałem Wam wcześniej, kilka krzaczków pomidorów nie zostało wysadzonych. Tutaj jeden, jedyny owoc. To wszystko jest uschnięte, ale zobaczcie, od dołu puszcza listek. Widziałem w doniczce to stało. W doniczce widziałem, że korzonki zaczął puszczać, szukać wody. No, było w doniczce, więc to nie było podlewane. Postanowiłem, że uratuję go. No te niestety padły, chociaż je posadziłem, ale padły. Nic pewnie z tego nie będzie, aczkolwiek siedzą. Niech siedzą, zobaczymy. A tutaj jest taka ciekawostka. Może go tu trzeba będzie ściąć i puści coś, zobaczymy, co z tym zrobimy. Na razie to stoi i czekam na efekt, jaki będzie dalszy efekt tego mojego doświadczenia. A teraz uciekam, słuchajcie, uciekam do swoich obowiązków. A jak pięknie się w słońcu mienią owoce. Teraz uciekam, słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, pogody, ducha, takiego optymistycznego spojrzenia. A, zobaczcie, moja gnojówka, optymistycznego spojrzenia na życie. Trzeba po prostu cieszyć się i zwracać uwagę na drobne rzeczy, drobne gesty. Trzeba się cieszyć tym, co mamy, a nie żałować tego, czego nie mamy, czego nie zdobyliśmy, nie osiągnęliśmy. Warto mieć nasze marzenia, warto wierzyć, że coś osiągniemy, ale nie ma co się smucić, że czegoś nie mamy. Mamy dużo, mamy zdrowie, mamy siłę, mamy pogodę ducha i to jest najważniejsze. Trzymajcie się, do następnego razu.